Drodzy czciciele Bożego Miłosierdzia, zbliżają się najważniejsze dla każdego chrześcijanina dni. Dni, w których wspominamy mękę, śmierć, zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach chcemy Wam przekazać serdeczne życzenia. Niech Chrystus zmartwychwstały, który przynosi każdemu z nas spokój, zagości w Waszych domach, w Waszych sercach. W naszej archidiecezji w Wielki Czwartek rozpoczynamy Kongres Eucharystyczny. Jego hasłem są słowa „Jestem z Wami”. Tego życzymy, aby każdy dzień to było spotkanie z Chrystusem, który jest razem z nami. W Wielki Piątek rozpoczniemy nowennę przed Świętem Miłosierdzia. Zwieńczeniem tego czasu będzie właśnie przeżywanie Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W tym roku temu świętowaniu będą towarzyszyć słowa, które powtarzamy każdego dnia w koronce do Miłosierdzia Bożego, jak również w akcie zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Każdego dnia tę modlitwę tu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zanosimy. Zawierzamy losy każdego człowieka i całego świata Bożemu Miłosierdziu. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, dobroczyńcom, wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, wszystkim, którzy głoszą miłosierdzie słowem, czynem, modlitwą. Niech Chrystus zmartwychwstały błogosławi. Zapraszamy również do wspólnego przeżywania Święta Miłosierdzia tutaj w Łagiewnikach. W tym roku przy okazji Święta Miłosierdzia będzie też rozpoczęcie peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów w archidiecezji krakowskiej. Przez przyczynę i wstawiennictwo tych błogosławionych ogarniamy naszą modlitwą wszystkie rodziny naszej archidiecezji i ogarniamy sprawę poczętego życia. Otoczmy troską życie. Te słowa będą towarzyszyły tygodniowej peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów w naszej archidiecezji. Na czas pięknego przeżywania tych dni życzymy wszystkim wszelkich łask i Bożego błogosławieństwa.